W mrocznym, oświetlonym jedynie przez ognisko miejscu, dobrze zbudowany mężczyzna o krótkich czarnych włosach z mechaniczną protezą lewej ręki uprawia seks z blond niewiastą w akompaniamencie dźwięków pustego lasu. Tak, tak! Wpadłeś w moją pułapkę, kupcie! Wykrzykuje kobieta, zmieniając swe piękne oblicze w przepełnioną szkaradą powłokę potwora. Jedyną w pułapce jesteś ty, suko. Mówi mężczyzna, przykładając swoją metalową protezę prosto w mordę potwora, oddając strzał. Las milknie. Mężczyzna zakłada swoje ubrania, zostawiając za sobą jedynie zwęglone ciało potwora. Jego kolejnym celem jest pobliskie miasteczko o nazwie Koka. Po wejściu do miasta od razu w oczy rzuca się ubóstwo oraz przewożeni w kibitkach mieszkańcy, a dokładniej wyłącznie kobiety i dzieci. Chodząc do pobliskiej tawerny, jego oczom ukazuje się trzech rosłych, uzbrojonych bandytów, którzy zajęci są zabawą ze zniewolonym elfem, przypominającym bardziej swoistą wróżkę, którą to ci rzucają aktualnie nożami, niczym w żywą tarczę. Przybysz zakupuje trunek, wyjmując jednocześnie kuszę z paronastoma bełtami, i kiedy bandyci dalej drwili z elfa, jeden z nich nagle obrywa bełtem w łeb. Seria strzałów została oddana rzecz jasna od szermierza, który przymocował sobie kuszę do mechanicznej protezy i z kamienną twarzą wymordował praktycznie wszystkich opryszków. A jednego, złapawszy za bełt wbity w nos, przekazał wiadomość. Przekaż swojemu szefowi, że czarny szermierz przybył. Powiedział do przerażonego bandyty, który jedynie patrzył na sadystyczny uśmiech przybysza. W akcie desperacji jeden z ocalałych bandziorów rusza na oprawcę, aby zemścić się za swoich towarzyszy. Jednak zostaje szybko sprowadzony do parteru. Nie. Raczej zostaje rozjebany w pół, zanim do niego dotarł, bo tak przybysz wyciągnął swój niewiarygodnie gigantyczny miecz i jednym cięciem był w stanie jebać oponenta w pół, z czego aż sama podłoga nie wytrzymała takiego uderzenia. Masywny, gruby, ciężki, zdecydowanie za szorstki. Rzeczywiście było tak gówno surowego metalu. Wspomniał sobie w myślach bandyta z wbitym w nos bełtem. Po takiej akcji niczym niewzruszony opuszcza gospodę w celu udania się na ulicę miasta. Wnet zatrzymuje go oswobodzony elf, dziękując oraz przedstawiając się jako Pak. Nie da się ukryć, że jest troszkę natrętny i zdecydowanie nie na rękę szermierzowi, który próbuje spławić gnoja, ale ten jest tak uparty, że podąża za nim aż do momentu, gdzie szermierza osacza armia wojów miasta. Wtedy też Pak odlatuje, a oni chcą zabrać szermierza na sesję tortur. Ten nie stawia oporu, widząc, że Pak zdążył już skutecznie spierdolić z miejsca zdarzenia. I tak jakiś czas później w sali tortur, gdzie to szermierz odbywa swoją karę, jaką jest m.in. chłosta, nie wzruszył się ani razu, dalej wyglądając na tak samo silnego oraz niezłomnego, i to wszystko pomimo tych wszystkich ran. Wtedy też do sali wchodzi burmistrz, który jedyne co ma dla czarnego szermierza, to informacje, obwieszczając, że w karczmie utłukł ważnych dla jego pana ludzi, przez co ten chce zesłać na miasto swój gniew. Lecz szermierz po takim zdaniu jedynie się uśmiecha. Ty wiesz, że ten cały władca nie posiada ludzkiej natury. Poświęciłeś własnych mieszkańców jako pokarm dla tego potwora tylko po to, aby uratować swoje marne życie. Tak, widziałem kobiety i dzieci wywożone do zamku w kibitkach. Burmistrz, oburzony słowami bezsilnego szermierza, zbywa go, każąc kontynuować tortury. Tylko ma być żywy. Dostarczymy go władcy. Mówiąc do swoich sług. Czarny szermierz, powiadasz? Zapytał władca swego poddanego sługę, który przyniósł do niego chwilę temu wiadomość. Wtedy też do sali wprowadzony zostaje burmistrz, który zaczyna błagać władcę. Panie, wybacz mi, proszę. Podwoimy ilość ludzi przywożonych ci jako pokarm oraz liczbę złota.
Bardziej niż o życie tych wszystkich ludzkich ścierw, dbasz o swoje żałosne istnienie. Zwykły egoizm. Zabierzcie go! Wypomniał śliskim tonem władca. Nie, błagam, wysłuchaj mnie, panie! Lamentował burmistrz do momentu wyniesienia go z komnaty. Niczego innego nie pragnę bardziej, niż cierpienia na twarzach tych wszystkich ludzi, próbujących uciec przed śmiercią, która jest dla nich nieunikniona. Czarny szermierz. Szermierz budzi się w celi więziennej, widząc przed swoimi oczyma zdeformowaną istotę przypominającą płód. Wydaje się, jakby wiedział, co to jest. Kurczowo zaczyna szamotać się, walcząc ze sobą, aż ostatecznie istota znika przez nagłe pojawienie się oka. Tym razem z kluczami, w geście podzięki za wcześniejsze uratowanie, teraz to on ratuje jego oraz leczy jego rany, uśmierzając ból. Nazywam się Guts. Wyparł z siebie po tym, jak Puck ciągle starał się go o coś dopytać. Jednak czara goryczy zostaje przelana w momencie, gdy Puck odkrywa na jego ciele dziwne znamie, po czym próbuje o nie dopytać. A Guts, nie zdradzając wiele, nazywa to po prostu znamieniem i ciągle milczy przy pytaniach elfa, z czego Puck jest też w stanie wyczuć emocje Gutsa. Czuje gniew, smutek. W pewnym momencie jednak temat schodzi na tawernę, w której to Guts nieświadomie uratował Paka. I tak dobitnie podkreśla to śmiechem, pokazując, że tak naprawdę nie chciał go ratować i przyświęcały mu tam wyłącznie pobudki egoistyczne, nazywając Paka zwykłym małym robakiem. Na co ostatecznie Puck postanawia ze łzami w oczach odlecieć, a chwilę później znamie Gutsa zaczyna intensywnie krwawić, co ma związek z tym, co dzieje się obecnie na ulicach miasta. Stoi ono w płomieniach, ludzie są trącani przez kopyta pędzących koni armii wężowego władcy, który ma sobie za nic wiek czy też płeć swoich ofiar. Pozostawiając po sobie same trupy, nabija ofiarę na swoje ostrze, spijając z niej krew. Za trupów jednak można nareszcie zobaczyć sylwetkę Gutsa, uzbrojonego po zęby w swój jeszcze nie tak dawno zarekwirowany przez władzę rynsztunek, który, jak się okazało, był jeszcze większy. Władca węży rusza więc na Gutsa, a ten, podobnie jak w karczmie, wyciąga swoją przymocowaną do protezy kuszę, strzelając w cel, co ostatecznie przynosi efekty w zwaleniu go z konia. Staje on jednak na nogach, dzierżąc w dłoni gigantyczny topór i po raz kolejny rusza na szermierza. Jednak sytuacja się powtarza i władca węży ląduje wprost w drzwiach jakiegoś budynku, tym samym wyważając je z ogromnym hukiem. Guts spokojnie podchodzi do budowli, z której dźwięk ucichł. I tak, nagle jednak z ciemności wyłania się ogromny, łuskowaty ogon, uderzając Gutsa z niewyobrażalną siłą. To coś przybrało swoją prawdziwą, humanoidalną formę kobry. To wszystko jest daremne. Strzelaj sobie ile chcesz tymi butami, ale nigdy ktoś tak jak ty, człowieku, nie zabije mnie. Szydzi z Gutsa, kilkukrotnie uderzając z niego ogonem, aż ten nie będzie cały obolały oraz po prostu niezdolny do dalszej walki, a następnie łapie go za rękę, wypowiadając słowa. Jesteś tylko zwykłym człowiekiem, a ludzie nie są niczym więcej niż pokarmem dla silniejszych. Jednak wtedy Guts używa wybuchającego pocisku w swojej protezie, aby uderzyć prosto w głowę gigantycznej kobry, a następnie przecina ją w pół swoim ogromnym mieczem. Rozpoczyna się prawdziwy horror. Guts torturuje władcę węży, strzelając w niego bełtami, a następnie kopiąc jego ciało przy akompaniamencie sadystycznego uśmiechu. Władca, patrząc na Gutsa, rozpoznaje znak na jego szyi. To znamie ofiary. Przemówił władca węży łamiącym się głosem. Gdzie znajduje się ręka Boga? Pyta Guts, stojąc nad przestraszonym demonem, lecz ten nie ma pojęcia o położeniu tej grupy. Tacy jak ja, niżsi rangą, nie mają informacji o ich położeniu.
Guts odchodzi, zostawiając wężowego władcę wyłącznie na śmierć. A patrząc na to wszystko, Pak jest w stanie wydobyć z siebie tylko jedno słowo. Berserker. Guts spaceruje po lesie późną nocą, słysząc głosy, wyciąga swoje ostrze, będąc gotowym na atak duchów znajdujących się na drzewach. Następnego ranka Pak, pomimo tego, że nadal chował urazę do Gutsa za jego skrajny objaw apatii, szuka go w lesie na grzbiecie ptaka. Nie widziałem go od czasu walki z władcą węży. A może on po prostu już odszedł? Tak, to pewnie to. Nie ma czym się przejmować. Wnet konsternację elfa przerywa zerwanie się gałęzi, na której właśnie siedział. A efektem tego wydarzenia było wylądowanie tuż obok obolałego ciała Gutsa. Jego ciało jest strasznie poranione. Co mnie w nim takiego interesuje? Może to ten styl życia? Chodzi po wsiach i morduje potwory. Zastanawiał się Pak, zbliżając do Gutsa. Nie zbliżaj się do mnie. Nie możesz ciągle za mną podążać. Jesteś tylko małym i słabym elfem. Nie przeżyłbyś długo. Nagle wyrzucił z siebie obolały, agresywny Guts, po czym odszedł, zostawiając Paka samego sobie. Podążając samotnie drogą w strugach deszczu, Guts szuka kolejnego celu. Wtedy też na drodze pojawia się powóz prowadzony przez kapłana, który to zwraca się do szermierza. Podwieźcie wędrowcze? Zapytał duchowny, na co Guts zbył go, mówiąc o tym, że lepiej będzie dla niego, jeżeli po prostu odjedzie, ze względu na ścigające go duchy. Jednak kapłan wcale nie ustępuje. Bądź spokojny, Bóg nad nami czuwa. Żadne duchy cię tu nie skrzywdzą. Guts zaczyna nagle odczuwać silny ból ze swojego znamienia, co oznacza, że te są blisko. Wsiada więc na powóz, gdzie to o ironio spotyka Paka, jadącego w tym samym kierunku. Nie są oni jednak jedynymi osobami, które jadą powozem, ponieważ jest tam też córka kapłana o imieniu Colette, która to podając mu wino, wypytuje o jego blizny. Ten odpowiada, że to wina duchów. Kapłan jednak domyśla się, kim może być jego pasażer. Ten cały arsenał, który posiadasz, jesteś najemnikiem. Guts postanawia przemilczeć to stwierdzenie, a kapłan kontynuuje. Miałem kiedyś siostrzeńca, który parał się podobnym zawodem, co ty. Wiesz, gdzie jest teraz? Od 5 lat leży martwy. O krótkiej wymianie zdań Guts postanawia położyć się spać. Śni mu się koszmar, w którym to znajduje się pomiędzy dwoma wielkimi kolumnami, a na niebie widać jedynie ogromne, gapiące się na niego oko. Ucieka więc przed postacią, która nagle pojawiła się za jego plecami, lecz nie na długo, ponieważ zostaje unieruchomiony przez przebicie stopy. Nagle jednak dostrzega istotę wyglądem przypominającą ten sam co wcześniej płód. Pod naporem tak silnych emocji ten budzi się instynktownie, łapiąc za ostrze, aby pozbyć się przyczajonego w powozie stworzenia, które chwilę temu jeszcze chciało wbić mu się prosto w głowę. Colette oraz Pak, zaniepokojeni, przybiegają na miejsce, aby usłyszeć, co się stało, na co Guts zaczyna opowiadać. To stworzenie nazywa się Inkub. Karmi się strachem ludzi poprzez wywoływanie realistycznych koszmarów. Wiedząc, że to wina jego krwawiącego znamienia, wychodzi z powozu uzbrojony w miecz, informując resztę o tym, aby się pilnowali. Jednak Colette wychodzi, aby uspokoić konie powozu, i to był jej błąd. Zostaje przebita przez włócznie prosto w brzuch, a hordy szkieletów wydobywających się z ziemi ruszają na konfrontację z Gutsem. Sieka i masakruje ich kości, tak wściekły i tak bardzo dziki, jak to tylko możliwe. Ale gwoździem do trumny okazuje się być ksiądz, który nie zdążył wyjść z powozu. I tak zostaje brutalnie zamordowany przez ciało swojej córki, które teraz, opętane przez ducha, żądne krwi, chce rzucić się na Gutsa. A ten jedynie patrzy, jak ciało niegdyś uroczej i ciekawej świata dziewczynki teraz z premedytacją odbiera życie własnemu ojcu. Kiedy ta podchodzi do skonsternowanego wojownika, ten jedynie odwraca wzrok, zamachując się swoim wielkim mieczem, wywalając w powietrze pół ciała Colette.
ale to koniec. I tak do białego rana stawia on opór szkieletom, a na sam koniec wycieńczenia pluje krwią. Ak podlatuje do Gatsa z chęcią pomocy. Gats, to nie była twoja wina. Ten jednak zaczyna się jedynie śmiać. Ci ludzie są idealnym przykładem tego, co ci mówiłem. Byli słabi, wtrącali się w cudze problemy, nie zważając na konsekwencje. Wtedy też głosy duchów zaczynają z niego drwić, a ten, próbując uciszyć, strzela w niebo ze swojej armatki, odchodzi w dalszą drogę, a wraz z nim leci również Pak. Ta oto kobieta zostaje oskarżona o podpisanie paktu z diabłem oraz głoszenie herezji w świetle publicznym. Skazuje się więc ją na natychmiastową egzekucję. Przeczytał sędzia o imieniu Dal. Jęki oraz opór kobiety w tej sytuacji były zbędne. I tak została ona ścięta. A Dal po skończonej egzekucji udał się do swojego przełożonego, hrabiego. Panie, zabijamy tak wielu ludzi. Czy to naprawdę jest konieczne? Drogi Dach, naszą misją jest chronić ludzi przed heretykami, takim jak między innymi ta kobieta. Odpowiedział spokojnie hrabia, uciszając Dala. Kiedy tłum gapiów nadal obserwuje zwłoki ściętej kobiety, Gats postanawia ujawnić swoją obecność, wpierw podnosząc głowę ściętej kobiety, a następnie, kiedy strażnik każe mu ją oddać, ten pluje mu prosto w twarz, rzucając w niego głową. Wszyscy chłopi w pobliżu są w szoku. A strażnik, czując upokorzenie, rusza wymierzyć Gatsowi karę, ale ten z łatwością zabija go, używając swojej metalowej protezy. Hrabia wpatruje się w głowę zabitej kobiety i nie dowierza w to, co widzi. Ten znak... Po czym jego wzrok ląduje na Gatsie, który za pomocą krwi ze swojego znamienia daje prosty sygnał o tym, że przyszła kolejna hrabiego. Ten traktuje to bardzo poważnie, wręcz jako podburzenie do konfliktu zbrojnego. W tym samym momencie Gats biegnie przez ulice miasta, ścigany przez strażników. Jednak dzięki swojemu ostrzu oraz umiejętnościom jest w stanie z łatwością powalić ich na kolana, a następnie odebrać im życie. W tym wszystkim jest jeszcze Pak, który bohatersko postanawia wesprzeć swojego kompana, oślepiając stojących na wieży łuczników, po czym Gats pozbawia ich ostatnich wdechów. Wtedy też naprzeciw naszego berserka staje Zondark, wprawiony w boju kapitan gwardii hrabiego, który od razu przystępuje do ofensywy. Jednak jego ruchy są na tyle powolne, że Gats z łatwością unika trafienia, w zamian doprowadzając do tego, że Zondark zdzielił kilku swoich żołnierzy. Nawet w konfrontacji przy ścianie, dzięki której Zondark miał o wiele większe szanse na zwycięstwo, Gats dzięki swojemu ostrzu jest w stanie zdominować oponenta, niszcząc jego broń, która to uderza w twarz właściciela, powalając go na ziemię. Jednak nawet pomimo zdominowania przywódcy, żołnierze ciągle nacierają, a Gats nadal nie obmyślił żadnego planu ucieczki. Zbawienne w tej chwili okazuje się być zrzucenie przez tajemniczą postać dwóch bomb dymnych, które pozwoliły Gatsowi schować się w małym przepuście między uliczkami. Zamaskowany mężczyzna, który chwilę temu uratował Gatsa, teraz prowadzi go po swoim cudacznym laboratorium, w którym to znaleźć można na przykład szkielety nieznanych nam stworzeń oraz narządy wewnętrzne. Lepiej powiedz mi szybko, kim jesteś i jakie są twoje zamiary. Zapytał Gats, który widocznie nadal zastanawiał się nad intencjami swojego tajemniczego wybawcy. Sam widzisz, że mam tutaj całkiem intrygującą kolekcję. Kiedyś byłem lekarzem, stąd też moje zainteresowania. Widziałem cię dzisiaj podczas egzekucji. Twoje zachowanie było naprawdę intrygujące. Czym zawinił ci więc hrabia? Lecz zamiast odpowiedzi, Gats ze spokojną miną kopie laskę mężczyzny, przez co ten upada na twarz. A Pak jest zdziwiony oraz oburzony tym, jak bardzo okrutny jest jego kompan. Tak po chwili rozumie, dlaczego to zrobił.
Bandaże z twarzy mężczyzny częściowo opadły, ukazując jego szkaradne oraz zniszczone oblicze. Mężczyzna szybko stara się poprawić bandaże, w międzyczasie mówiąc do nich. Musisz go zabić! Hrabia nie jest wcale zwykłym apostołem. To demon, który skazuje ludzi na śmierć. Następnie prowadzi ich do ukrytego pokoju, w którym to jedynym przedmiotem jest położony na cokole behelit z ludzkimi rysami twarzy, na co Guts reaguje jedynie zdziwieniem.